Towarzysze, więc rok temu hinduska klasa robotnicza postanowiła pobić rekord Guinnessa i w dniach 8-9 stycznia zorganizowała dwudniowy strajk, w którym łącznie uczestniczyło 200 milionów robotników. I ten strajk doczekał się wielu komplementów na kanale Odrodzenie Komunizmu, a także specjalnego wykładu towarzysza Bruna, który właśnie odsyłam tutaj do takiego długiego wykładu o walkach klasowych w Indiach, o tutaj partiach komunistycznych w tym kraju. No, i ponieważ, no, właśnie tak ładnie ich skomplementowaliśmy, no to w tym roku hinduska klasa robotnicza postanowiła iść za ciosem i jeszcze bardziej ten rekord świata śrubować. Tak więc dwa dni temu, 8 stycznia, odbył się wielki strajk generalny w Indiach, w którym łącznie uczestniczyło 250 milionów robotników, więc oczywiście wielkie brawa i wielkie gratulacje dla tutaj wszystkich zaangażowanych w organizację tego strajku więc jest to oczywiście wielka lekcja internacjonalizmu dla tych którym wydaje się, że Indie to jest taki i kraj i, 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 monolit no to nie jest, no jest to kraj, znaczy nie będę udawał, że się znam, no ale, ale jednak, no od strony administracyjnej jest to coś pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, to znaczy są tam różne Stany i te Indie to jest taka federacja tych Stanów. Indie są podzielone na wiele różnych narodowości, wiele różnych języków, wiele różnych religii, więc no są znacznie bardziej tutaj. Podzielone niż na przykład Unia Europejska. W samej Unii Europejskiej tych oficjalnych języków jest chyba tam około 30. No, a w Indiach tych języków jest tam ponad 100, chyba. Dobrze. Więc, więc jest to wielka lekcja internacjonalizmu i dla tych wszystkich, którzy pogardzają hindusami, że to jakiś kraj trzeciego świata, no im się udało zrobić to, czyli ogólnokrajowy strajk, to, czego do tej pory nie udało się zorganizować w Europie. Więc nie udało się zrobić takiego strajku, gdzie by strajkowali wszyscy od Lizbony do Estonii, od Aten do, do Londynu. Znaczy, Londynu to już nie, bo już odchodzi. No dobrze. Więc o samym strajku na pewno jeszcze będziemy tutaj mówić. No, odsyłam tutaj do zdjęć, które są na internecie. Widzimy właśnie różnych ludzi w swoich tutaj no, ciuchach roboczych. Albo ubranych w, tadycy, w tradycyjne ciuchy hinduskie, jedni mają jakieś turbany, kobiety mają jakieś kropki, i, i jeszcze inni mają jakieś ciuchy muzułmańskie, więc widać tutaj tą różnorodność, ale jest jedna rzecz, która ich łączy, mianowicie mnóstwo powiewających czerwonych flag, jakieś transparenty w języku, którego nie rozumiem, ale za to obok jest symbol, który bardzo dobrze rozumiem to jest młot i sierp. Więc no, to, to robi wrażenie, towarzysze, zobaczyć 250 milionów robotników, którzy właśnie są w stanie przerwać pracę i tymi czerwonymi flagami powiewać, i widać, że komunizm wraca. No a jakie to ma znaczenie dla nas? No, oczywiście ma to znaczenie przede wszystkim dla, no, no jest to cała. No, w najbliższym czasie, no może nie dziś, ale na pewno w ciągu 5, 10, a już na pewno w ciągu 20 lat dojdzie do różnych przewartościowań tutaj w światowym, tutaj układzie politycznym czy geopolitycznym. No, kraj taki jak Indie, który już jest nie tylko potęgą demograficzną, miliard trzysta milionów obywateli, ale także potęgą militarną. Jest także na najlepszej drodze, żeby stać się potęgą ekonomiczną, a równocześnie no jest to kraj całkowicie pomijany gdzieś tam w tych różnych, właśnie rankingach, w jakichś tam instytucjach. No. Więc no, śmieszne jest to, że nie wiem, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest miejsce dla takich śmiesznych krajów jak Francja czy Wielka Brytania, a nie ma miejsca dla Indii, więc to się na pewno zmieni, ale zmieni się jeszcze jedna rzecz, mianowicie no, od kilkudziesięciu lat, od tej całej kontrrewolucji neoliberalnej, no, to mamy do czynienia z taką nową pseudoekonomią, z taką gównoekonomią, która jest wykładana w tym świecie zachodnim. No, i ogólnie jest to takie zaprzeczenie myśli marksistowskiej, ale nie w tym sensie takiego. Jawnego antykomunizmu, że potępiamy Marksa, gdyż Marks to jest komuch, a my komuchów nie lubimy. Nie, tu mamy po prostu taką głównoekonomię, która obala marksizm w tym sensie, że o ile dla Marksa, który zresztą jakby jest kontynuatorem tych innych ekonomistów klasycznych, tam angielskich, jak Adama Smith'a, który jakby jasno powiedział, że kluczowym Kluczowym czynnikiem dla ekonomii jest ludzka praca no to w tej nowej pseudoekonomii no to tą ludzką pracę właściwie właściwie całkowicie wyłączono i tak sam, sam nawet miałem kiedyś taką debatę z takim idiotą, który tam mówi, że a ludzka praca to, to, to nic nie znaczy, że ty, i on mi tłumaczył właśnie to, to jest nagrane gdzieś tam na, 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 to nie było na moim kanale tylko na jakimś obcym kanale gdzie ja robiłem za, za gościa, ale możecie to znaleźć, no i w każdym razie on jakby powiedział, że jak jest jakiś problem produkt Wprowadzony na rynek w Europie. Jakiś nie wiem, czy to buty, czy to koszula, czy, czy coś w tym. Coś w ten desek. No to on mówi tak, że. że... Główne koszty to jest marketing, to jest reklama, to jest coś tam, coś tam, coś tam, a w ogóle jakby no, on pomija sam produkt jako surowiec i pra ludzką pracę, że dla niego to, to, to w ogóle jakieś grosze. I tak rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat było, że w krajach takich jak Indie, jak Bangladesz, jeszcze wcześniej w Chinach. No to właśnie no, przenoszono, tą, przenoszono tą produkcję. No i tak wydawało się tutaj tym ekonomistom, a także menadżerom i burżujom, którzy żyli w świecie zachodnim, że to jest takie, takie zjawisko, które będzie trwać w nieskończoność. To znaczy w nieskończoność będzie można tutaj szantażować świat pracy w krajach zachodnich poprzez właśnie ten straszak delokalizacji i właściwie całą produkcję przemysłową przenieść gdzieś daleko, gdzieś na zupełnie no bo te, te Indie no to tak funkcjonują gdzieś w tym w tej europejskiej świadomości wszyscy wiedzą, że gdzieś te Indie są i to jeszcze wiedzą od czasów staroży... średniowiecza, no te wszystkie w końcu w końcu podróż Kolumba do, do, do Indii, no to to był ten ten czynnik, który doprowadził do wielkich odkryć geograficznych, więc ludzie wiedzieli, że jest coś takiego jak subkontynent indyjski, że on jest rozwinięty cywilizacyjnie, że tam są przyprawy, że tam jest jedwab, że tam są inne rzeczy, że trzeba z tymi Indiami handlować, no ale to takie jakoś, no do tej pory, no to to było jakieś takie, no mało to kogo interesowało. No, w tej chwili, no, w sobie pójdziecie do jakiejś galerii handlowej, kupić sobie jakieś ciuszki, no to zobaczycie tam na metki, że to jest albo Pakistan, albo Indie, albo Bangladesz, albo Kambodża, albo gdzieś jakby z tych re regionów. No ale Indie ze względu tutaj na fakt właśnie tych, tych no, ogromnego, no, ogromnej ilości klasy robotniczej, no, no jest to po prostu no, miliard trzysta tysięcy ludzi. No i oni się bardzo tutaj y, skutecznie integrują z gospodarką kapitalistyczną. Nie w tym sensie jak Chińczycy. Chińczycy. no, y, y, no To, co udało się zrobić, y, to co udało się zrobić Chińskiej Partii Komunistycznej, no to wyprowadzić 800 milionów Chińczyków z biedy. No, Kapita w Indiach to się nie udało w Indiach ta klasa robotnicza cały czas jest biedna i to jest strasznie biedna, no tam te, te slumsy w jakichś tych wielkich miastach w jakiejś w Kalkucie czy coś, to, to po prostu no, to jest no, no, no najlepsze miejsce, żeby wysyłać tych wszystkich właśnie zwolenników wolnego rynku, żeby oni zobaczyli Powąchali, połąchali smród tego wolnego rynku właśnie w tych, w tych indyjskich Slamsach, ale właśnie dlatego, że oni mieszkają w Slamsach, zawsze dla, właśnie dlatego, że tak mało zarabiają, no to są tak bardzo zdeterminowani do tego, żeby walczyć, żeby organizować się w związki zawodowe, organizować się w partie komunistyczne i jak już decydują się do walki, to walczą na całego. 250 milionów ludzi wychodzących na ulicę pod czerwonymi sztandarami to jest ten. To jest to największa, największa właśnie strach tej zachodniej burżuazji, której, której wydawało się, że na te kilkadziesiąt lat, no to całkowicie znikła tutaj kwestia walki klasowej, a jeśli już była jakaś walka klasowa, to jakiś tam niedobitków, jakichś branż właśnie zachodów, ale to wszystko zawsze przegrywało, zawsze to można było obśmiać i tak dalej. Zresztą to obśmiewanie skutecznie tutaj wtóruje lewica i pseudo-lewica, więc z jednej strony są tam jacyś socjaldemokratyczni frajerzy, którzy zawiesili Czerwony, którzy pozbyli się czerwonego sztandaru, mówiąc, dzisiaj sztandarem walki jest kolor fioletowy, no tak jak to robi partia razem. Czy też jacyś inni tam mędrcy, tacy, kto tam mówią, właśnie są dumni z tego, że ja pracuję kilkanaście godzin dziennie, i ja pogardzam robotnikami z zachodu, bo oni strajkują. Więc, więc są tacy ludzie udający lewicowców, którzy są dumni z tego, że pracują kilkanaście godzin dziennie i pogardzają ludźmi strajkującymi. No, więc takie, takie patafiany robią w krajach zachodnich za lewice, ale na szczęście wszystko wraca tutaj do normy. Te, ta klasa robotnicza z krajów trzeciego świata, która była nowa, która była właśnie taka nie, nieuświadomiona, nie, niezorganizowana, ona teraz wchodzi do gry, ona wchodzi do gry, ona walczy. No i w wyniku tej walki, to tam co roku oni tam sobie wywalczają zawsze te podwyżki, wzrost pensji tam to są, to, to, to są duże wzrosty, więc no, należy się spodziewać, że w ciągu. Kilkunastu najbliższych lat no na pewno no tak jak już tutaj doszło do wyrównania płac chińskich z, z płacami w Polsce, tak pewnie no, w tych innych krajach trzeciego świata także te. Płace będą rosnąć, i to na pewno obali te pseudo-właśnie te, pseudo te, te główniane pseudo-zachodnie yy, właśnie szkoły ekonomiczne, które, które yy, w jakiejś takiej szkole dla biznesmenów, że oni w ogóle nie uwzględniają kosztów pracy. Nie skurwę, syny, teraz będziecie musieli uwzględniać koszty pracy, bo klasa robotnicza, tam gdzie ten przemysł jest w tej chwili najsilniejszy, czyli właśnie w tej Azji Południowo-Wschodniej. Ona się wreszcie organizuje i to organizuje pod czerwonym sztandarem. Więc wielkie tutaj pozdrowienia komunistyczne dla indyjskiej klasy robotniczej.